Witam Was wszystkich, to już trzeci odcinek, dzisiaj trochę orientalnie. Przygotowałem dla Was wiele atrakcji, raczej stałe działy. Na początku usłyszycie wywiad z trenerem Stanisławem Wielewiczem. Potem pytanie od widza, wykład i rady mistrza Tomka. Wreszcie Tomek powrócił, zatem zapraszam Was wszystkich serdecznie. Teraz wywiad z trenerem. Akcja. Trener, najpierw takie pytanie osobiste. Jakie to uczucie mieć takiego wspaniałego zawodnika jak ja, jako swojego podopiecznego? Ale ogromne dla mnie satysfakcja ogromna przede wszystkim, że taki zawodnik mój wychowany będzie reprezentowany długo pewnie Politechnikę Warszawa. Dziękuję bardzo. Ale teraz pytanie, które pewnie bardziej interesuje naszych widzów. Jaki jest sekret naszych wyciskaczy? Czy trener chciałby podzielić się albo udzielić rad jak młodych zawodników? Znaczy, nie ma sekretu. Praca jest raz. Ale żadnych nie może trenować. Rozumiemy, że to jest pewnie tajemnica naszego klubu. My tylko znamy ten sekret. Ale teraz takie pytanie historyczne. Jak ten sądzi, kto był najsilniejszym zawodnikiem wszechczasów ogólnie, jeśli chodzi o siłę? To znaczy, to nie był zawodnik. To był człowiek, który parał się jakimś pokazaniem. To był mistrz, a drugim człowiekiem według mnie. Moim wiedzy, jaką w tej chwili posiadam, był sam. Aha. Nie znam niestety żadnych z tych zawodników, ale pewnie powie, jakże, że ten pamięta zawsze wszystkie daty, imiona, olimpiady, wszystkie wyniki zawodników. No, od dziecka interesowałem się sportem. I nie tylko dyscypliną, kulturystyki, ale wieloma dyscyplinami. Proszę o ciszę! Mógłbym stanąć na jego konkursu wiedzy o sporcie. No to z pewnością. A jak trener sądzi, jakie są różnice między kulturystyką teraz i ciężarami, a kiedyś? Jak kiedyś trener trenował, jak się teraz trenuje? W ogóle to jest nie do porównania. Przede wszystkim dziś jest wspomaganie dozwolone, nie dozwolone, ale kiedyś tylko jako od schabowy się dźwigało. I zawodnicy naprawdę trenowali dużo więcej po prostu. Przykładali się w trakcie, dużo ogólnie dziś. Czyli to ja uważam, że dzisiaj to są zupełnie inne dyscypliny, kulturystyka i podnoszenie ciężaru. Kiedyś to było bardziej połączone, tak? No, jeszcze był nieodzowny, bo w tym prostu podnoszenie ciężaru, a dzisiaj od wielu lat, 40 lat jest odłączony związek kulturystyki. Bardzo dziękujemy za wywiad, czekamy jeszcze na kolejne części. Dziękuję. Dziękuję. Dzisiejszy wywiad sponsorowało forum Body Factory i zapraszamy na forum. Pytanie od widza. W tym odcinku bezapelacyjnie wygrał Miętki, znany również pod pseudonimem Jaszcząb BF. I pytanie, które mi zadał, brzmi: nie sądzisz, że po pewnym dość długim stażu treningowym te słynne McDonald'sy, kanapki, jajka, etc. plus trening z okazyjnym piciem alkoholu wystarczy, by całkiem sprawnie wyglądać? Niestety, Miętki, muszę cię zmartwić. Niestety masz 100% racji. Rozmawialiśmy później o tym w bardzo liryczny sposób, więc może przytoczę wszystkim naszym widzom tą rozmowę. Więc na twoje pytanie odpowiedziałem tak. Tylko frytki z majonezem? To jeż Miętki nie uwierzę, bo rzecz jest to niemożliwa. Brzuch by urósł ci od piwa. A tak powiem między nami, za to puszczą mnie z torbami. Jak już masy masz bez liku,
Starczy z panną w fikumiku. Żadne diety, brednie, cuda. Starczy trening i się uda. A pokuta? Nie potrzeba, by do mięśni sięgnąć nieba. Jak się okazało, mamy pod tym względem bardzo zbieżne opinie, ponieważ odpowiedziałeś mi tak. Racja bije z tych słów święta. Głupi kto nie strzela w pęta. Głupi ten, kto święcie sądzi, że siłownia w życiu rządzi. Bo choć jest to oczywiste, że te frytki, choć soczyste, nie stanowią tu podstawy. Wszak nie rośnie się od trawy. Ale dają przyjemności, co docenią ludzie prości. I ci co pokutę mają, kiedy sztangą zarzucają. Teraz mówiąc trochę bardziej poważnie, powiem tak. Dieta jest ważna, trening jest prawdopodobnie jeszcze ważniejszy, ale nie można z tym przesadzać, nie można doprowadzać tego do granic absurdu, liczyć każdą kalorię, będąc średnio zaawansowanym czy początkującym. Jeśli jesteś początkującym, chcesz nabrać masę, jedz dużo kalorii, dużo białka, zdrowe tłuszcze, potem dorzuć jakieś odżywki. Jak się raz na jakiś czas napijesz, nic ci nie stanie. Czego dowodem jest właśnie wcześniej wymieniony nasz kolega z forum. Wygląda solidnie, jak to on powiedział, sprawnie, pomimo że znany jest z hulaszczego trybu życia. No przepraszam, że to powiedziałem. Ale tak właśnie jest. A jest wielki jak mocarny knur. Pozdrawiam.